Dzień dobry wieczór, witajcie. Kolejny odcinek Skornik. Na samym początku będziemy sobie zrobić tego questa Otto. Właśnie to jest porządki bodajże. Tak, pasny wysłał mnie do pasterza minio Otto, znajdę go w pierwszym stodoły po drugiej stronie placu, gdy zrobię to, co, o co mnie poprosi, mam wrócić do Bastiana. Po raz pierwszy mam jakąkolwiek interakcję z Otto, bo na razie to on tylko chciał, żebym trzymał się od jego królestwa z daleka i tyle. Pójdziemy do niego, zobaczymy, co tam u niego słychać, co on od nas chce i przydałoby się też, moi drodzy, podbić zaraz właśnie tutaj walkę bronią dwuręczną, chyba tak myślę. Cały czas mam taki mały dysonans, bo chciałem jednak pójść w jedną rękę, nie w dwurękę. Nie mam broni dwuręcznej żadnej sensownej, innej. Broni dwuręczne są teraz drogie. No i te skakanie do tyłu na broni dwuręcznej strasznie takie mech. Z drugiej strony jednak kostury. Magowie używają kosturów, to tak byłoby bardziej imersyjnie, że tak powiem. No a zrobimy tak, pójdziemy pod dwurękę, najwyżej będzie ciężej, mniejsza. Za chwilę, po tym kłaście pójdziemy się nauczyć walki broni dwuręczną. Wynoś się z mojego pałacu! Bastian przysyła. Przysyła mnie Bastian. Podobno masz jakieś kłopoty. Ano mam. Stodołę trzeba wysprzątać. Była powódź. Musiałem zamknąć wszystkie owce w środku i teraz śmierdzi tam tak, że się wytrzymać nie da. Zbierz cały gnój i wróć z nim do mnie. Tylko nie wywalaj mi go na kompost. Szkoda nawozu marnować. Przynajmniej jakąś miotłę, w sumie? Dostanę przynajmniej jakąś miotłę? Nie ma miotły. Musisz zbierać rękami. Dobra, wrócę niedługo. Z tym... O no, przynieś tyle gnoju, ile znajdziesz. Do samego expo może to zrobić, no ale no właśnie o tym wspominałem Bastinowi, żeby nie o to chodziło. Chciałem coś innego niż zbieranie łajna, no ale dobra, niech będzie, trudno. W ogóle kuferek jakiś, to można było okraść prawdopodobnie, gdybym miał w ogóle możliwość otwierania bez zamków. Bez właściwego klucza nigdy. A nie, to jest klucz. I teraz pytanie, czy posiada go Otto, czy właśnie posiada go ten farmer, który miał tamtego owca, tą owcę. Owcę chciałem powiedzieć, no tego barana, Brusa, nie? Chyba tyle, nic więcej tutaj z Wajna nie widzę, możemy w sumie telekinezę sprawdzić jeszcze na pewności. Tak, czysto, dobra. Otto, masz. Wysprzątałem całą stodołę, bierz. O nie, nie. Trzymaj ten gnój, bo zaraz ci powiem, co masz z nim zrobić. Narazko, drań jeden, jakich mało. Zazdrości mi, od kiedy wywaliłem go ze stodoły za nieróbstwo. Wiem, że to Narazko ukradł najdroższą Betsy. Moją szczęśliwą owcę. Dał mi ją Sir Ramsay wiele wiosen temu. Teraz bidulkę Narazko pewnie już dawno przerobił na kotlety. A ja tu siedzę i płaczę. Ale Narazko dostanie to, na co zasługuje. Pójdzie do jego chaty i włoży gnój do łóżka! Co takiego? To co słyszysz? Narazko, no odechce się żartować i ze mnie śmiać. Bo będę od niego sprytniejszy. Okej. Skąd wiesz, że to Narazko ukradł ci owce? Czuję to w kościach. Tak samo różne rzeczy czuła w kościach moja babunia. Mam ten sam dar. Narazko to zły człowiek. Zazdrosny, mściwy. Nie moja wina, że Narazko nie lubił pracować. Ramsay dał mi stodołę i tuzin owiec za moją pracę. Od tamtej pory Narazko ciągle mi dokucza. A może dokucza ci, bo po prostu jesteś debilem? Nawet jak ja przyszedłem do ciebie do stołu tylko pogadać, to żeś mnie opluł od razu na wjazd. Ja nie wiem, czy Narazko faktycznie to zrobił. Gdzie znajdę Narazko? Mieszka w małej chacie za gospodą. Tam, gdzie reszta biedaków. Aha, nie, możemy z nim pogadać, zobaczyć, ale... Zobaczę, co da się zrobić. Jak to dobrze załatwisz, to sowicie cię wynagrodzę. Oj, wynagrodzę! Tylko pamiętaj, zrób to, gdy Narazko nie będzie w domu. I uważaj, bo drań przebiegły jest i ma oczy dookoła głowy. No spoko, no mam iść do Narazko, podłożysz mu gnój. No właśnie, zaraz zobaczymy. Na samym początku chciałem zapisać i pogadać z Narazko, zobaczyć co się stanie. Wydaje mi się, że mógłbym pogadać z nim i poinformować go o tym właśnie, że ten kumpel jego, ten cały Otto chce go wrobić. Gdzie jest teraz Narazko? Czy to jest ta chata tutaj właśnie, gdzie był ten imiennik? Co mówi właśnie, że chce wypłynąć do Corinis? Łóżko Narazko, to jest faktycznie to łóżko jego. Chyba on tutaj był. Ale ja go nie widzę też nigdzie. Tu jest Narazko. Cześć. Przysyła mnie Otto. Wysłał mnie, żebym podłożył ci do łóżka paczkę z owczym łajnem.
Widzę, że na nie tęgie żarty mu się zebrało. Mówił, że porwałeś mu jego owcę o imieniu Betsy. Nigdy nie dotknąłem jego cholernej owcy. Pewnie po prostu gdzieś się zgubił. Ale jasne, najprościej zwalić. Tak jak mówiłem, że mi się to nie podoba. Słuchaj no, mam dla ciebie propozycję. Nie wiem, ile obiecał ci Uto, ale zapłacę ci 2 razy tyle, co on. Jeśli podrzucisz to łajno do dworskiej kuchni. What? Jakiej kuchni? Po co miałbym to robić? Gdyby nie łaska Ramzeja, to Oto dalej byłby żebrakiem. Ale Ramzej jest daleko stąd, a zarządcą wioski jest Albin. Oto od dawna ma z nim na pieńku. Widząc taką niespodziankę, starszy łatwo chwyci przynętę i ten bęcwał dostanie to, na co zasługuje. What the fuck? To taki double down właśnie. I co, mógłbym pójść do tego, do kozła, do wójta i powiedzieć, ej, ale oni chcą tu ci zrobić wluja, czy... Okej. Okay. Co dostanę w zamian? Najpierw zrób to, co ci powiedziałem, a później pogadamy o nagrodzie. I mean, spoko. Możemy zobaczyć. W porządku, zrobię to. Dobry wybór, mały. Zakradnij się nocą do dworu Ramzeja, kiedy wszyscy będą smacznie chrapać. Zostaw zawiniątko w kuchni, najlepiej między zapasami. Nad ranem smród ogarnie cały dwór, a Albin będzie wściekły. Po wszystkim wróć do mnie, a dostaniesz nagrodę. No taki double down. Zobaczymy na początku, pójdę, zobaczę tylko, czy mogę dla kozła wójta dać tego... czy to poinformować go w ogóle o tym, że tych dwóch debili chce się z sobą kłócić i w ten sposób też chcą zagrozić temu całemu temu dworowi. Może zrobić triple down. I tym samym zgarnę jeszcze więcej siana. Nie, nie ma czegoś takiego. Okej. No to w takim razie faktycznie podłożymy łajno do kuchni. Bo chciałbym ją znaleźć tutaj gdzieś. To jest chyba kuchnia, tak, są zapasy. Teraz mamy północ, możemy skoczyć do tego dworu. Pytanie, czy w ogóle będę w stanie tamkolwiek wejść. Wiesz, ochroniarz stoi przed wejściem. Zastanawiam się, czy ja muszę jakoś się między nim skradać, czy po prostu mogę sobie wejść tak randomowo do środka. Tak czy tak warto by było się jednak skradać. Zobaczyć, czy tak po prostu mogę... Wejdźmy sobie po prostu. Worki Albina. Aha, mogę zajumać w ogóle te wszystkie rzeczy. Ludzie się nie obrażą na mnie. A teraz co, mam tu po prostu łajno wrzucić z ekwipunku, czy jak to wygląda? Tak. Okej. Okay. To mamy chyba załatwione. Jeszcze sobie no szybciutko wejdę na górę, zobaczę, czy mógłbym... A, tutaj ktoś jeszcze nie śpi, Jill. Kucharka Jill, to dla niej miałem dawać te wszystkie rzeczy? To nie w mieście? Hotel? Chcę naczynie. Część tutaj rzeczy mógłbym realistycznie pokraść. To złapię, czy nie? Panie. Bez zrobienia demów raczej tego nie złapię na górze tego talerza. Niezależnie czym walczysz, żadna broń dostępna do kupienia nie może równać się z wygodą posługiwania się własnoręcznie stworzonym orężem. Ze względu na wykonanie ich nie idealnie pod swoje proporcje ciała, niemal zawsze wymagają one od użytkownika mniejszej krzepy czy zwinności, by efektywnie się nimi posługiwać. Aby rozpocząć wytwarzanie własnego oręża, należy przede wszystkim zdecydować, czy chcemy rozwijać łużarstwo, związane z wyrobem zarówno łuków, jak i kurz, czy może praktykować kowalstwo, specjalizujące się we wszelkich wyrobach związanych z broniami białymi. Gdy już podejmiesz decyzję, znajdź odpowiedniego nauczyciela. Żadna księga nie zastąpi praktyki pod okiem doświadczonego mistrza. Naukę można podzielić na 3 stopnie. Zielony, doświadczony i mistrz. Z każdym kolejnym rzemieślnik jest w stanie opanować informacje zawarte w bardziej skomplikowanych przepisach i wytworzyć je odpowiednio na stole łuczarskim lub kowadle. Przepisy zwyczaj zakupić można u innych kowali i łuczarzy. Większość broni wymaga zróżnicowanych trofeów łowieckich, takich jak skóry, kły czy pazury konkretnych bestii. By więc ograniczyć koszta produkcji, warto samemu rozwijać zdolności łowieckie. Do wytwarzania broni dystansowych zawsze będzie potrzebne drewno łużarskie, cięciwy oraz dla najmniejszych dzieł języki jaszczurów. Zwykła broń biała wymaga czystego żelaza, natomiast dla broni stalowych i tych z magicznej rudy potrzebne również będą odpowiednie węgiel oraz bryłki magicznej rudy. Fajnie, tylko tutaj ktoś wszedł w ogóle tak by the way. Broniarz chyba, yep. Ja dam radę się za to przekraść, kumplu? Żebyś mnie tak nie zauważył tylko, please.
Jeszcze jeden w ogóle był na górze. Regał. Ale to przeczytamy sobie najwyżej następnym razem. Dobra, możemy chyba stąd zdymać już. Zrobiłem, co chciałeś. Teraz tylko czekać, aż oto wyląduje na dywaniku u Albina. A teraz w sprawie nagrody. Jeśli chcesz złota, to uprzedzam, że nie jestem bogaty, ale mam tu taki jeden pierścień. Nie pamiętam już, gdzie go zdobyłem, ale możesz go sprzedać za parę dobrych monet. Mogę też ci zdradzić, jak się dostać do miasta. Dostać do miasta? Dostanie się do miasta to jakiś kłopot? Próbowałeś kiedykolwiek tam wejść? Strażnicy zatrzymają cię na miejscu, a próba szarpaniny skończy się gorzej niż parę siniaków w obójce w karczmie. I to jest sobie coraz ciekawe, bo to też nam daje możliwość dostępu do miasta dosyć wcześnie. Mamy cały czas pierwszy rozdział. Tylko czy ja bym sam nie wydumał tego wejścia do miasta? Poza tym też pytanie, jak dużo dostanę hajsu z tym pierścień. Co to za pierścień jest? Zobaczmy to miasto. Powiedz mi, jak się dostać do miasta. Przy jednej z bram powinien stacjonować strażnik Edgar. Straszny z niego sukinsyn. Krzywo spojrzysz, a już będzie szykował się do bitki. Natomiast jego kolega ma serce ze złota. Już jednemu pomógł i wpuścił do miasta. Przygotuj i zaproponuj mu dokładnie 75 złotych monet. To nasze hasło. Po każdej innej sumce da sobie z tobą spokój. Jeśli się pomylisz, to zostanie ci droga kanałami, a mówię ci, tego bardzo byś nie chciał. Aha, no to fajnie, to mamy dokładną tą i jeszcze dodatkowe hasło. No to chyba miało to bardziej, miało dużo większy sens, szczerze mówiąc. Bo jednak mając możliwość wejścia do miasta bez przechodzenia przez kanały, nie wiadomo co nas tam czeka, otwiera mi też dużo więcej możliwości zdobyć jakichś właśnie jeszcze dodatkowych innych questów, expa i tym podobne. Teraz zobaczymy, czy faktycznie Otto będzie siedział u tego Albina. Też przy okazji przydam te dwa ostatnie chyba... Te, jak one? Pulpity. Czy nie ma tutaj go? Chyba go tutaj nie ma, coś ciekawe, dobra. To mam jeszcze regał na książki. Po drodze, jeśli chcecie sobie to przeczytać, to ja wam to zatrzymajcie sobie po prostu filmik i polecimy dalej, ja też to przeczytałem. Nic nie jest jakieś tutaj konkretnie sensowne, to jest raczej takie info, które wiemy grając już w Gothica podstawowego. Jest jeszcze jeden pulpit. Sporo ma tych pulpitów, Albin. No i ponownie, jeśli chcecie przeczytać, to sobie zatrzymajcie, to jest info o kuszach i łukach, po prostu. Dobra. I na górze był jeszcze ten właśnie jeden pulpit. Właśnie, a mogę świeczniki zajmować? Chyba mogę. Będzie na sel. Z telekinezu powinien cały czas chodzić, nawet po chacie. By się mogło przydać. Ktoś się obrazi, jak tu wejdę? To jest tylko też fajne, bo tutaj właśnie dotrzymujemy informacji o tym, że nie musimy zdejmować amuletów i tak dalej przed treningiem, bo tutaj progi mamy progami, ale z racji tego, iż potki nie liczą się do progów, to możemy je sobie chlać jak chcemy. To jest też całkiem spoko. Poza tym, nic ciekawego. Ej, ty, co ty tu robisz? A i nagle mi się, nagle się ochroniarz obudził. Świetnie. Da, pulpity przytane, to teraz moi drodzy nauczymy się walki bronią dwuręczną. Mam chyba hajs, żeby wystarczająco się tego nauczyć. Ej, ty. Polkart. A, i tu jest właśnie też informacja o owcy. Tej, oto, coś ciekawe. No i pięknie, mamy 30%, mamy wojownika w broni dwuręcznej, teraz musimy tylko znaleźć jakąś sensowną broń dwuręczną, którą moglibyśmy walczyć. Ej, ty. I zapytajmy o to owce, bo jestem ciekaw. Nie widziałeś może ostatnio gdzieś owce? Całe stado i to dość często. Oto wyprowadza tędy swoje owce na dłuższe wypasy w kierunku rzeki. Bardziej miałem na myśli pojedynczą, zagubioną sztukę. Nie, nie przypominam sobie żadnej. Ale może myśliwy Markus coś widział. Większość czasu spędza w swoim obozie na południowy zachód stąd. Dzięki za pomoc. Okej. To możemy skoczyć sobie do Markusa zapytać. No bo jestem ciekaw, no tak jak myślałem, Rosko nie ukradł mu owce, dlatego nie było sensu wpierdzielać tego łajna do łóżka Rosko, tylko no ślepie było dla Otta debila zrobić problemy, bo on to jest kretyn straszny. Markus, czy ty widziałeś dziś owce, przyjacielu? Nie widziałeś gdzieś szwędającej się samopas owcy? Tak, widziałem. Ale to było szmat czasu temu, a zwierzę już dawno zdechło.
Jak to się stało? Patrolowałem obszar w pobliżu rzeki, gdy nagle usłyszałem rzężenie zwierzęcia, dobiegające z pobliskiego zapadliska. Pobiegłem sprawdzić, co się stało i zobaczyłem wilka dobierającego się do owcy. Musiała wcześniej spaść ze skarpy, bo miała połamane kopyta, ale wciąż wierzgała, przedłużając swoją agonię. Wilka szybko ubiłem. Owca była jednak w opłakanym stanie. Nie pozostało mi nic innego, jak oszczędzić jej bólu. Jak wyglądała ta owca? Jak to owca, z tym, że jedno ucho miała naderwane. Możliwe, że wilk po prostu je odgryzł. Albo to była Betsy. Czyli to faktycznie nie była wina tego. To była wina tylko i wyłącznie o to, bo nie zauważył, że jego owca spadła. Ale jak on chodził z nimi, że ta owca spadła? Naprawdę, nie rozumiem. Kurde, to się zwraca uwagę na swoje tutaj owce. No, idziemy do Otto, zobaczymy, pogadamy z nim, zobaczymy, co ma nam do powiedzenia jeszcze. Poza tym, że udało mi się go wkopać dla Albina. Otto teraz siedzi w tym środku, tutaj stolowe, coś ciekawe. Chyba wiem, co się stało z twoją owcą. Wygląda na to, że się myliłeś, Rasko nie porwał twojej Betsy. Nie? Jak to nie? Markus powiedział mi, że w czasie burzy znalazł owcę z naderwanym uchem, która odłączyła się od stada i została napadnięta przez wilka. Myśliwy co prawda zdołał zabić bestię, ale owcy nie udało mu się uratować. Powinienem był po nią wrócić i szukać. Szukać, aż bym znalazł. Ale tego nie zrobiłem. Miałeś resztę stada pod opieką. Zrobiłeś, co musiałeś zrobić. Może i masz rację. Ale i tak sobie tego nie wybaczę. Nie jestem bogaty. Ale proszę, weź ten pas. Dostałem go od krawca z miasta. O, wow. To tym razem się udało Otto doprowadzić do takiego stanu, że faktycznie poczuł się głupio. No, ciekawe. Ochrona przed ostrzami, buchami, strzałami i jeszcze dodatkowo 5 przed bronią, znaczy ze zbroją. Obuchem i strzałem. No, bardzo fajne. Bardzo fajny pasek, przyda się. Na starcie jak najbardziej w porządku. Czy ja bym byłby w stanie właśnie jakkolwiek tutaj kupić jakąś broń dwuręczną? Mogę, pałka wartownika jest pod zręczność, ład. Rdzewiały miecz dwuręczny, drogi. Kij bojowy też pod zręczność, co? Strasznie to wszystko drogie jest. No tutaj mamy ten topór drwala w sumie dwuręczny, nawet w ekipunku, to można było tym powalczyć troszeczkę. On będzie miał obrażenia takie same w sumie jak miecz Timo, tylko nie będzie miał przebicia pancerza. Ale mamy w ten sposób dwuręczną broń. Przy walce 300% będzie dużo lepiej, więcej krytów będzie wchodziło. No i dobra, to mamy załatwione. Możemy się wrócić w takim razie, moi drodzy, do Bastiana, bo Bastian stwierdził, że... Poprosił nas, żebyśmy do niego wrócili w momencie, gdy ukończymy questa u Otto. Zobaczmy, co nam teraz powie. Słyszałem, że nie do końca zrobiłeś to, co cię prosiłem. Ja to wyjaśnię. A co tu wyjaśniać? Wygląda na to, że miałeś nosa co do Otto, decydując się, by mu nie pomagać. Cwaniak niedługo dostanie to, na co zasługuje. Podobno zakradł się w nocy do dworskiej kuchni i nieźle narozrabiał. Najlepsze w tym było to, że ciągle krzyczał, że to niby twoja wina. Nie wiem, jak było naprawdę i szczerze mówiąc, nie chcę wiedzieć. Typ zawsze wydawał mi się lekko kopnięty. Ważne, że pomogłeś jednemu z naszych, a to się liczy. Słyszałem, że Rasko był z ciebie zadowolony. Cokolwiek mu zrobiłeś, chyba wyraźnie cię polubił. No i pięknie, jeszcze zdobyliśmy sobie expa, nice, dodatkowego. No i tyle, jeśli chodzi o questy u Otto, to wszystko. I teraz, moi drodzy, zostaje nam teraz tak, albo pocisnąć dalej fabułę i wtedy wejść prawdopodobnie w rozdział drugi, tak myślę, albo dalej poeksplorować i znaleźć coś jeszcze. Możemy wejść ewentualnie do miasta, pójść do miasta, zobaczyć sobie, przeeksplorować też tam trochę. Albo przepytać jeszcze innych ludzi dookoła i zapytać może o jakichś questach, o jakieś questy jeszcze. Nie wiesz przypadkiem, kto mógłby nauczyć mnie czegoś o roślinach? Najprościej będzie, jak pójdziesz do któregoś z alchemików. Najbliższy mi znany to Bodowin. Na co dzień przebywa w swojej pracowni na północ od wioski. Możesz też spróbować szczęścia u naszego maga Lokwara. Co możesz mi powiedzieć o wiosce? Co wiesz o tym zaginionym wartowniku? O Hendriku? Jakiś tydzień temu poszedł za potrzebą w stronę lasu i zaginął bez wieści. Cały czas narzekał na tutejszą gorzałkę, więc wszyscy myśleli, że poszedł się urżnąć do miasta. Ale gdy nie wrócił następnego dnia,
Rozpoczęliśmy poszukiwania, no i wczoraj go znaleźliśmy. Dopadły go jakieś dzikie bestie. Ślady po kłach na jego ciele były głębokie i olbrzymie. W życiu nie widziałem czegoś podobnego. Może ta cała bestia z Archolos. Okej, spoko. Dobra, czy u Wiktora się nic więcej nie dowiemy. Kazim? No bo to jest chyba dalej właśnie progresowanie tego questa całego głównego. Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy? Widzę, że cholernie dbasz o swoich towarzyszy. O czym ty gadasz? W jaskini na wybrzeżu znalazłem zwłoki Daryla i Maven. Może powiesz mi, co się z nimi stało? A skąd mam wiedzieć? Gdy opuszczaliśmy jaskinię, jeszcze żyli. Pewnie jakieś zwierzęta ich dopadły. Głupia baba uparła się, że zostanie ze swoim umierającym chłopem. A ty postanowiłeś zostawić ich na pastwę losu. A co? Może miałem ją siłą zaciągnąć do wioski? Dałem jej prosty wybór. Mogła iść z nami, ale została z trupem. Tyle na ten temat. Facet przez całą noc przeciekał jak stara łajba. I tak długo by nie pociągnął. Jeśli myślisz, że z ich śmiercią mam coś wspólnego, to musisz być cholernym idiotą. Raczej nie ma nic wspólnego z tej śmiercią. No ale wiecie, wolałem w ten sposób zapytać. A zapytajmy w sumie Bastiana jeszcze o tą robotę dla tego. No czemu nie? To od razu załatwimy sobie tą część jeszcze. Masz jakąś robotę dla mojego brata? Może obieranie rzepy? Albin kazał nam się zająć czymś w wiosce. Dobry pomysł. Przynajmniej Marta nie będzie mu już narzekać do ucha, że tylko leży, je i nic nie robi. Zawołam go tutaj i pokażę mu co i jak. Nie musisz się też martwić o Albina. Przekażę mu, że twój brat tu pracuje. Nice. To mamy zaliczone w takim razie. Okej, moi drodzy, nie znalazłem żadnych innych questów już w Silbach, dlatego postanowiłem, że powoli będziemy ruszać do miasta. Tutaj jeszcze zobaczcie, w ogóle pod wodospadem leży jakiś martwy nowicjusz chyba z tego co widzę. Można było zobaczyć co to jest, kto to jest. Przy okazji zabijemy sobie te topielce, bo już teraz nie ma problemu i możemy zgarniać z nich wszystkie tutaj truchła. Walka bronią wręcz nieco się różni od walki bronią jednoręczną, dlatego nie mogę tak za bardzo odchodzić do tyłu, bo animacja jest niestety długa, zobaczcie. I zanim się zbiorę do kolejnego ataku, to mogę otrzymać kolejne obrażenia, dlatego raczej muszę baitować atak i wtedy automatycznie też nie ma czego plądrować. Odpowiadać cios. Mam jakieś ognisko podszywę, na górze jeszcze ziele lecznicze i tutaj właśnie jest ten cały nowicjusz martwy. Kto to jest w ogóle? Otwieranie zamków, okej, okay. Czysty pegaj magiczny, kostur nowicjusza, aha, no zobaczcie, penetracja pęcerza 15, wow, mamy nowy kostur. A, mam za mało many, muszę 15 many dobić, ja bym tak chciał to podbić, bo ja będę chciał zostać magiem, a przy okazji miałbym troszeczkę lepszą broń, więcej pancerza penetracji, nie? Tylko właśnie, To zanim jeszcze skoczę do miasta, może wrócę się do tego maga i zobaczę, chciałbym zobaczyć po prostu ile będziemy kosztować punktów nauki, aby nauczyć się tej many. Ach, nie mam żadnych już punktów nauki. Wydałem wszystko na ten. No to mam problem. Pod wodospadem coś jest, patrzcie w ogóle jeszcze, what? Może te przejście jakieś? Żabo ludzie? Zobaczymy jak z nimi walczyć. Czy on mnie trafi z jakiejś kuszy czy czegoś? Bo to wygląda, wydaje się, ta walka z tymi żaboludziami wydaje się taka być jak z jaszczuroczłakami, tylko animacje mogą być troszeczkę inne, też dźwięki inne wydają. Nie są do tego przystosowane jeszcze. Tak, jeden strzela do nas z jakiejś kuszy czy czegoś. Aha, dostałem w ogóle jakimś podkręconym pociskiem. Nie. Za dobrze walczą. Muszę uciekać, muszę zostawić to w cholerę. Nie mam szans z nimi na razie. Poza tym, moi drodzy, mamy też zwój otwierań zamków i tak myślę, czy by go nie wykorzystać tutaj na skrzynce naszego maga wspaniałego. Ciekawi mnie, czy on tam coś ciekawego chowa. Zawsze mogę ewentualnie wczytać, nie? I zobaczę też przy okazji... Dobrze. Jak to wygląda? 5 punktów many za 5 punktów nauki. Musiałbym 15 punktów nauki nawet przeznaczyć, bardzo dużo. Musiałbym znaleźć jakiś inny właśnie sposób na nauczenie się tej magii. I przy okazji zobaczymy, czy może, bo tutaj chyba
Nie mogę otworzyć tych drzwi, nie? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To jest do klucza i teraz pytanie, czy... Nie, tego nie da się otworzyć, okej. Okay. Sprawdźmy, co jest, w tym kuferku schowane. Recepta wywar z niebieskiego bzu. Bo prosty eliksir regenerujący manę. Spoko. Wieloletnie wino, okruchy magicznej rudy, eliksir wzmocnienia życia. Czyli w sumie tutaj chyba nie ma sensu używać tego zwoju. Użyję ten zwój w takim miejscu, gdzie faktycznie będzie warto. Ewentualnie jest jeszcze jedna możliwość. Mógłbym spróbować pójść tutaj do kowala. Tam zobaczyć jakąś skrzynkę okraść. Opędzlować, może przy skrzynce u kowala znajdę jakąś lepszą broń. Wtedy byłoby to jeszcze lepsze, dużo lepsze. Otwórzmy sobie drzwi. Tu jest jeden kuferek. Chyba jeden tylko. Tak, więcej nie widzę, dobra, sprawdźmy ten kuferek. Nie znam się na otwieraniu zamków. Zapiszę sobie gdzieś na oddzielnym save jeszcze. Mamy po prostu schematy z tego, co patrzę. Młot kowalski, łupka żelaza. To też nie warto. Poza tym, zamiast używać tego zwoju, też z drugiej strony mógłbym, moi drodzy, nauczyć się właśnie przepisywania zwojów i wtedy sobie go przepisać kilka razy. Bo tych okruchów mam 30, mam też czyste pergaminy, mam też pióro, mógłbym faktycznie spróbować to przepisać. Tak na zapas, czemu nie? Dobra, nie ma sensu tutaj dłużej siedzieć i spędzać tutaj nie wiadomo ile czasu. Idziemy w stronę miasta. Po drodze będę co jakiś czas jeszcze wybijał jakieś mopki ewentualnie. Też wam może jeszcze pokażę, jak będzie coś sensownego i postaram się wejść do miasta. Mam 164 sztuki złota, to mogę tego strażnika przekupić. Tylko zastanawiam się, czy będę musiał to robić za każdym razem, czy tylko wystarczy raz mu zapłacić. Obawiam się, że to nie będzie tylko i wyłącznie jednorazowa zapłata. Bo tak w sumie nawet ten wspominał Wejt cały, nie? Tutaj po lewej stronie. Że on mówił właśnie, jak nie zdobędzie tego glejtu, to będzie musiał, to zbankrutuje, bo będzie musiał płacić strażnikom cały czas. Więc przydałoby się na początku wyczyścić całe miasto, w sensie pogadać z każdym, zebrać każde questy, dopiero potem wyjść i ewentualnie się będę musiał wrócić, to wtedy zapłacę raz jeszcze. Idziemy w stronę miasta. Co to ma być za muzyka? Halo, prawa autorskie pewnie, zaraz wiadomo, Rey. Łaska i nosa dostałem. Co to jest? Jakiś pierścień? Te, max punkty trafień oraz max many. Okej. Nic tu nie ma. Jakiś bard tutaj chyba jest, skoro tak śpiewa. Teraz się przekonam, właśnie zjedzmy sobie może zupkę jedną. Myk! Pięknie. Oj, tam jest ten cały żółw. Bulbazaur, czy co to jest? Wygląda jak Bulbazaur. Przeciwnik? Tak, to jest przeciwnik. Błotniak. Op. Z panem błotniakiem nie ma sensu walczyć. Ma bardzo dużo odporności i zadaje naprawdę chore obrażenia. To jest też taki troszeczkę, może nie endgame'owy, ale taki midgame'owy przeciwnik. Jeszcze za wcześnie dla nas. Muszę podbić sobie dwurękę wyżej. Tylko żeby mieć mistrza, musiałbym ile wydać punktów? 60 punktów nauki. 6 leveli. Ach. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Bart, proszę przestać drzeć Reja. Fajnie, cieszę się bardzo. Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych... Cicho bądź! Ładna piosenka. Kiedyś, gdy byłem młodszy, to i głos miałem mniej zdarty. Ale cieszę się, że ci się podobała. Nie podobała mi się, ale chciałem to zrobić, żeby się zamknął. Kim jesteś? Na imię Mitery. Jestem wędrownym śpiewakiem i w ten sposób zarabiam na życie. Chyba nie masz tu dużej publiczności. Kiedyś było lepiej, ale dzisiaj większość moich słuchaczy to zwierzęta i krople deszczu. Da się wyżyć ze śpiewania? Da się, jeśli masz wysoko postawionych znajomych i dach nad głową. Dzisiaj jednak nikt już nie docenia wędrownych śpiewaków. Ale żyć to jakoś żyje. Tu ubiję kretoszczura, tam podkradnę jaja ścierwojada. No i jak mam szczęście, to podróżni rzucą monetą. Bo on to jest taki troszeczkę chyba jaskier z tego co patrzę, gotikowy. Trzymaj. Co słychać? U mnie w porządku.
Cieszę się pięknem natury, podśpiewuję ulubione piosenki. Nie mam powodów do narzekań. Okej, okay, spoko, to baw się dobrze, przyjacielu. A ja idę tutaj bić sierwozjady. Pięknie. Mam jeszcze jabłuszka jakieś do zebrania? Tutaj mamy jeszcze jakiś budynek właśnie koło tego barda. Właśnie miałem sprawdzić dokładnie na tych... na tych znakach, gdzie miałem iść, w którą stronę właściwie. Co to jest za chatka? No tak jakaś, nie wiem, stodoła, karczma? Jakieś rzepy też rosną? Mam jakieś zamknięte przejście. Goblin jagody, okej. Okay. Będzie można sobie zrobić podki na zręczność. Zębatę ziela. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tak, jak myślałem. Cały czas zastanawiam się, moi drodzy, do czego jest ten klucz, który ja posiadam. W sensie, bo znalazłem ten klucz przy tych bandytach. Tam, gdzie był ten. Nie wiem, czy pamiętacie. Ten wóz, jak szedłem do obozu Drwali. To był właśnie na jednym bandycie ten klucz taki złoty. Mogę wam nawet go pokazać tutaj, ten. Klucz miał go jeden z bandytów. Dalej nie wiem, do czego może służyć. Nie zauważyłem nigdzie sensu na razie użycia go. Szczaw królewski kolejny, bardzo ładnie. A czy do tej chatki będę w stanie wejść, czy nie bardzo? Sprawdźmy. Jego nie da się otworzyć. Ciekawe. Wygląda jak jakieś miejsce alchemika, czy czegoś, może jakaś dźwignia jest potrzebna, czy coś. To są do miasta, to idziemy do miasta. Jak wspominałem, chciałem jeszcze w tymże odcinku skoczyć do miasta, zobaczyć co tam się dzieje i może uda nam się nauczyć otwierania ewentualnie zamków, albo zamiast otwierać zamki, to po prostu przepisać tyle zwoi otwierania zamków, żeby to nam się opłacało. Ale wątpię, lepiej chyba otwierać normalnie z wytrychami. Znaczy raz się nauczyć i potem tylko sobie, wiecie, klikać lewo, prawo, nie? No mówię, nie wiem czy da się jeszcze czegoś nauczyć, na pewno się da, bo tam jeszcze mamy pewnie jakieś tam... uzyskiwanie innych materiałów z różnych mobów, ale no... wydaje mi się, że z racji tegoś posiadam troszeczkę już tych tutaj umiejętności wydobywania, to wydobywania, pozyskiwania tych rzeczy, to zarobię sobie teraz już zdecydowanie. U tej typiarcy w miastach, w mieście chyba będę mógł sprzedawać wszystkie skóry po najwyższej cenie? Rozumiem? Jakieś tam skóry kotoszczura, jakieś skóry topielca i tym podobne. Troszeczkę będę mógł zarobić. No i skrzypiców też. I skrzydełka, i żądła. Pięknie. Mam jakieś kretoszczury chyba jeszcze. Tylko co słyszę. Tylko przydałoby się wbić te krzepice. Pięknie. I zobaczmy co to za kretoszczury tutaj krzyczą. Za tą skałką. Jest jeden. Jest młody. Byłoby dosyć łatwo. Jak kryt by wszedł, byłoby jeszcze łatwiej. Skam. I z młodych kretoszczurów nie pozyskujemy też sadła. Kuferek. Bez właściwego klucza nigdy tego... Świetnie. Wszędzie kluczyki, wszędzie kluczyki, no szkurde bela. Coś mi się wydaje, że na YouTubie pewnie już jakieś poradniki są, jak zdobyć szybko klucze, żeby otwierać jakieś tam zamki, czy są jakieś sensowniejsze te zamki i tak dalej. Jakby nie patrzeć, to już w sumie Kroniki Myrdany dosyć długo już są tutaj w eterze i każdy może sobie klikać, grać. Ja jedyne jakie zastrzeżenia póki co mam do tych kronik, to jest optymalizacja. Mam wrażenie, że FPS-y mi spadają dosyć często, wiecie? Ale ogólnie jestem po części też inny, dziwny. I tak samo na przykład DX11 dobrze na Gothiku nie działa. Gdzie wielu ludzi sobie chwali. DX11. Co jakieś trzy gobliny i tam jakieś martwe ciało, że może na nim klucz znajdę do tego kuferka. No, prawie zginąłem, ale żyję. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. Zjedźmy sobie dwie zupki nawet. Żeby się zregenerować. Zobaczymy to ciało przed nami. Zwłoki. Wyraz niebieskiego obzoru oraz światło.
Dostajemy pierwszą runę. Zaklęcie neutralne, krąg pierwszy. I te runy klasycznie mogliby się sprzedawać u magów w klasztorze, jeśli nie grałbym magiem. Ale ja będę je kolekcjonował, zdecydowanie. Będę chciał zdobyć je wszystkie, niczym Pokemony. To jakaś potężna jaskinia. Jest pytanie, czy ja chcę tutaj wchodzić? Słyszę dużo goblinów. Może na razie sobie to odpuśćmy. Nie spieszy mi się jeszcze zbytnio ginąć. Na dole widzę jakieś bagna. Mamy krzepice. I tam można było zejść tutaj z lewej strony. Dobra, na razie idźmy normalnie do miasta. Zacznę się dopiero rozglądać gdzieś tam w momencie, gdy będę trochę mocniejszy. Porobię jeszcze trochę questów. Nie będę padał jak taka cioteczka troszeczkę. Już widzę w oddali miasto. Widzę bramę do miasta. I widzę też jakiegoś typeczka, który coś tam szuka sobie na ziemi. I to mnie to troszeczkę też martwi. Czy ty, panie kolego, będziesz chciał mnie bić? Czy nie bardzo? Gierk. A ty nie jesteś przypadkiem z gildii Araxos? Czy ty nie jesteś, kurde, kumplem, który nas potrafi gdzieś tam zaprowadzić? Hej, co tutaj robisz? Próbuję wytropić pewną rzadką zwierzynę, ale swoimi ciężkimi buciorami i zapachem zacierasz jej wszystkie ślady. Dlatego będę wdzięczny, jeśli zaraz opuścisz to miejsce. Udzielisz mi lekcji polowania? Jedna lekcja czy dwie nie wystarczą, byś stał się dobrym myśliwym. Tam, skąd pochodzę, najlepsi myśliwi uczą się łowiectwa przez całe życie i mimo to nie starcza im czasu, by poznać wszystkie sekrety tej sztuki. Do tego teraz szczególnie nie mam czasu na udzielanie porad. W końcu muszę wykonać swoje zadanie. Jakiś polowanko po prostu robi. Na co? Ze zlecenia pewnie. Dostałem zlecenie od lokalnej gildii na ubicie bestii, która utrudnia życie mieszkańcom Silbach. Podobno zabiła już parę osób i pozostaje nieuchwytna. Bestie z Alcholos? Z pewnością by były, gdybyś się tu nie zjawił. Tak, oczywiście, jak zwykle, to wszystko zawsze moja wina. To jest taki głąby, że to jest masakra. Nie będę ci przeszkadzał. Co za typ? No, będzie wal się na rynie. Zachodnia albo wschodnia brama miasta. I teraz pytanie, przy której bramie jest ten ziomeczek? Nie pamiętam teraz, zaraz zobaczę, czy mam to w dzienniku gdzieś rozpisane, w informacjach ogólnych. Nie, nie mam tego rozpisanego. Kurde bela. Bo teraz naprawdę nie pamiętam, który to był ten typ. Zwykli farmerzy, to z nimi nie pogadam sobie, to możemy iść, to idziemy na razie do tej wschodniej chyba bramy miasta, czy to zachodniej. Sprawdzimy z tej strony na początku. A, tu mamy jakieś polne bestie z tego co widzę. Jest też sporo ludzi. Czy jest ktoś imienny tutaj na tej farmie, czy też nie bardzo? Ja nic nie widzę też. To jest właśnie jedno z tych wejść do miasta chyba. Od strony farmerów wręcz. Tam też jakąś jaskinię chyba widzę dużą, w oddali po lewej stronie. I teraz, warto było zapisać, bo jeśli to nie jest ten sojusznik, o którego mi chodzi, no to mamy problem. A jeśli to będzie ten akurat faktyczny, to zawsze mamy też spokój, bo nie musimy się wracać. Strażnik miejski. Ty tam! Edgar? Stać! Nie wpuszczamy w nasze mury takich kmiotów jak ty. Ej, mam chyba prawo wejść do miasta. Śmiem w to wątpić. Miejsce kmiotów jest na farmie. A teraz zmiataj stąd. Wyglądasz mi na kogoś, kto sprawia kłopoty. A my tutaj kłopotów nie chcemy. A jeśli będziesz dalej naciskał, to twoja dupa zaraz poczuje mojego buta. Haleś zrymował, cwaniaku. Może parę monet cię przekona? Żarty sobie stroisz. Chętnie przywaliłbym ci w mordę. W porządku, pójdę już. Pozdrów w chlewie swoją rodzinkę. Czyli to nie był Edgar, czyli to musi być druga brama do miasta. Noż, cholera, trudno, będę musiał nadrabiać drogi. Ciekawie, czy jakbym go pobił, znaczy pewnie miałbym problemy, wiecie, bo dałoby się pewnie to zrobić. Po kilkunastu wczytywaniach dałbym radę raczej go pokonać. Ale...
Ale jak potem mamy jakieś dymy związane właśnie z tym, że pobiłem strażnika, to już wolę sobie przejść dookoła, zapłacić te pieniążki i wejść sobie do miasta po części legitnie. No, to już jest skórzony miecz, jakaś mała kosa leżała. Jest sporo tutaj pogrywanych przedmiotów. Pamiętajcie, że ja zawsze jestem ograniczony po części czasowo, bo te materiały muszą też mieć sensowną długość i być w miarę oglądalne. Takie chodzenie, wbijanie co czas mobów i zbieranie tych przedmiotów to tylko zabiera mi czas antenowy. A wy tak naprawdę z tego kontentu nie macie prawie nic. Dobra, jest druga wejść, druga brama do miasta i tutaj chyba już będzie jakiś w miarę w porządku ziomeczek, zaraz zobaczymy. 75 sztuk złota, to trzeba zapamiętać. Który to był? To był chyba jeden z tych po prostu. Jakiś imienny imię. Dietrich. Właściwie to tylko się rozgląda. Bez przepustki, po tamtej stronie bramy się nie rozejrzysz. Więc jeśli jej nie masz, to nie zawracaj mi głowy. Ale może monety? Aha, co? Jestem zajęty. Przecież... Ale to jest skam. Boże, to miał być ten drugi strażnik obok Edgara, już nie rozumiem tego, ale... To jest jakiś totalny kurwa skam. Mamy dwie bramy do miasta i on tam wspominał o jakimś Edgarze i tym drugim typeczku. Nie wiem, spróbuję jeszcze przy tamtej drugiej bramie. Jak nie, to nie mam pojęcia, coś się tutaj zdupiło chyba. Bo może być to też po części zablokowane rozdziałem, ale wątpię. Nie wiem. Już na górce gobliny jagody, całkiem okej. Okay. I maczuga z kolcami, broń jednoręczna kolejna. Jestem zajęty. Nie, no nie dogadam się. Tam. Może parę monet cię przekona? Żarty sobie stroisz. W porządku. Pozdrów. Boże, nie mam mówić o tym, że tylko się rozglądam, tylko że faktycznie chcę wejść do miasta. Albo tak jak mówię, no jesteśmy ograniczeni skryptami i w pewnym momencie tam gra stwierdza, że ej, nie no, są skrypty ziomek, to nie wejdziesz, no, dopiero w drugim rozdziale czy coś. Bo inaczej to nie mam pojęcia, co to może być i tak. A... To chyba oczywiste, do miasta. W takim razie równie oczywiste będzie, gdy poproszę cię o pokazanie swojej przepustki. Nie mam żadnej przepustki? Nie mam żadnej przepustki. To i żadnego wejścia nie będzie. Serio? To nie wiem, no to w takim razie zostałem oszukany. Sprawdzę jeszcze ten długi dialog z tym, że chyba gdzieś ją zapomniałem. Definitywnie quest na początku stwierdzał, że mogę wejść do miasta prosząc, znaczy dając 75 sztuk złota dla tego drugiego typa, a nie tego Edgora. Ale to nic najwyraźniej nie daje. Chyba musiałem gdzieś ją zostawić. Tak też myślałem. Skam. No po prostu skam. Skoczę sobie tutaj jeszcze do tej chatki obok, zobaczę co się tu dzieje. I ewentualnie mógłbym wejść tymi kanałami chyba, że bo tam jeszcze jakimiś kanałami da się było, dało się chyba wejść. O ile klucza jakiegoś nie potrzebuję. To jest Lati. Kim jesteś? Co ty tutaj robisz? Jestem rybakiem, w dodatku z monopolem na ryby pływające w tym strumieniu. A tak w ogóle, to nazywam się Lati. Jak leci? Jak leci. Ryby biorą, ludzie z miasta chętnie je kupują, wszystko jest tak, jak należy. Aha, no to tyle. Fajnie, niczego ciekawego się nie dowiedziałem. Mogę ewentualnie spróbować znaleźć jakieś wejście przez kanały do tego miasta. Dajcie mi sekundę, zaraz zobaczę. Może gdzieś coś znajdę, bo na chwilę obecną to nie wiem. Niestety, moi drodzy, nie znalazłem żadnego sensownego wejścia do miasta. Byłem tutaj właśnie od strony Edgora, tego frajera, który chciał mi wsadzić buta w moje 4 litery. I tu nie ma żadnych kanałów. Idąc tam jeszcze w prawo od tej drugiej bramy, tam gdzie był właśnie ten ziomeczek, który chciał przepuchę. O kurde, to jest Yogi. Tak, dobra, cofnijmy się. Może ucieknę. Od tej drugiej strony właśnie, gdzie był ten ziomeczek, który chciał od nas przepustkę. Naprawdę? No i nie żyje chyba. Jest jeszcze jakiś kryształ wybrzeże. To może tak mi się wydaje, że ewentualnie gdzieś tam mogłyby być kanały? Jak wybrzeże to jest pewnie morze, no to jest kanał gdzieś musi uchodzić, no to może być to właśnie jakieś wybrzeże i tym podobne. No to na razie sensu iść nie ma, tam za dużo jest mocniejszych mobków też, dlatego raczej będę chyba się, moi drodzy, wracał. To może być troszeczkę krótszy odcinek, bo w sumie większość czasu odchodziłem i sprawdzałem, szukałem jakichś tutaj questów, a bez wcześniejszego ogarnięcia mapy i gdzie iść, jak gdzie dotrzeć,
no to będę się gubił właśnie, przez co sporo też materiału będę musiał ucinać. Dlatego, moi drodzy, ja chyba już w tym momencie będę kończył odcinek i teraz potrzebuję chwilę cierpliwości, bo będę musiał powybijać wszystko, co się rusza słabego w okolicach Sidbach, w okolicy właśnie miasta, poznać wszystkie poszczególne lokacje, do których jeszcze mam teraz dostęp i wtedy do was wrócę już z takim troszeczkę jakimś tam rozeznaniem w terenie. Bo do tej pory jeszcze sam nie chodziłem poza kamerą, robiłem wszystko na kamerze i też dlatego nie mam zbytnio takiego poczucia tutaj tej orientacji w terenie. Stąd też, moi drodzy, dziękuję serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i teraz poza odcinkiem już sobie znajdę questy, znajdę sobie ludzi i poznam nieco mapę. Na razie, trzymajcie się, cześć.